dobra, jedziemy dalej. Semaforek podany. 2 minuty postoju, akurat udało mi się do żony zadzwonić, nie? Ogólnie jest temat taki, że mam chore dziecko. Najgorsze to jest chore niemowlę. A z niemowlętami niestety wiadomo jak jest. Sam też jestem chory. Dawaj maleńka, bo to pod górę jest. Czemu tu nie chce jechać? Czyżby coś tam rozmało? Nie, nie słychać, że coś piszczało, także po prostu no, pod górę. Tu jest parę promili pod górę. Coś mi nie pasuje. Nie no, tylko ptaki ćwierkają. Ogólnie, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy skład nam wyluzował, warto po prostu otworzyć okno, wystawić głowę za okno. Można usłyszeć pisk klocków, nawet gdzieś tam daleko na końcu pociągu, nie? Ogólnie jest temat taki, że powinniśmy wyczuć niewyluzowany nawet jeden wagon przy pociągu towarowym, pod warunkiem, że mamy perfekcyjną znajomość szlaku, czyli wiemy jak tutaj w tym miejscu, jak ten tor wygląda, jakie jest jego nachylenie pionowe, podłużne. No, jesteśmy w stanie, powiedzmy, kapnąć się, czy jak to tam nazwać brzydko, nie? Że coś, ten pociąg za słabo idzie, coś jest nie tak, prawda? O ile jeszcze są to stare maszyny, można, stare lokomotywy, można szukać, powiedzmy, przyczyn czy usterki na maszynie. O tyle przy nowych lokomotywach, no jeżeli coś będzie nie tak, to jakiś komunikat będzie. Jeżeli coś będzie nie tak ze strony lokomotywy, lokomotywa da nam o tym znać, powie nam to. Także jeżeli coś jest ciężej niż normalnie, to głowa za okno i słuchamy. W nocy wzrok za okno. I widzimy, czy coś się iskrzy, czy coś się sypie spod tego pociągu, nie? Ciutkę wam chyba balans bieli zmienimy, bo coś to nam trochę ten balans bieli się. Cześć. O, tak będzie dobrze. I wyjeżdżamy z Czechówka. Kiedyś to była stacja, nie wiem, w latach 90. chyba zamknięta, coś takiego. Jak widać, jeszcze są tory boczne po lewej i po prawej, przy czym są one już zarośnięte, zdrowo zarośnięte. Semafory na tych torach unieważnione. No proszę, z przeciwka mamy pierwszy pociąg, nie? Po 60 km jazdy. Pamiętam czasy, gdy co stacja to się stało, bo na następnej stacji też stał pociąg, bo jeszcze stał, i to wszystko stało w kolejce. I Czechówek Wschodni, przystanek osobowy. Tutaj mamy tą akcję, słynną akcję podnoszenia peronów dla flirtów. Zbyt niskie perony były i flirty tutaj do góry Kalwarii obiecane nie mogły jeździć, nie? Trzeba było podnieść perony trochę. Ten peron, długość podniesienia tego peronu to też taka nie za bogata jest, nie? 5-członowy flirt tu się nie mieści. I proszę, zielona siódemeczka z kontenerem.
Stąd tak a propos, mamy prędkość rozkładową 40 km na godzinę, rozkładowa i drogowa 40 na godzinę. Do Góry Kalwarii, z Góry Kalwarii, w Górze Kalwarii mamy kawałek 60 do po stronku od gałęźnego Kępa Gliniecka. I dalej 50 od Kępy do już w sumie do końca, do samych Skierniewi, do samego Łukowa. A tu po prawej, proszę, tory rozbierają. Stare rozjazdy wschodniej Głowicy, Czachówka Wschodniego. Przy czym powiem wam, że z tym zamknięciem w Grzebowilku jest temat taki, że jak mnie teraz na Górze Kalwarii nie wezmą, to następna stacja, gdzie mogę dłużej stać, to jest właśnie Grzebowilk. W Osiecku raczej na bok nie będę zjeżdżał, bo w Osiecku ten jeden boczek to raczej trzymają dla pociągów, które kończą bieg w Osiecku. Towarowe pociągi na rozładunek. Kolejny jest Słówczyn. Słówczyn też na bok nie bierze, bo raz, że ma mijanki pośpiechów osobowych, a dwa, że trudny profil. Stacja w dołku, w każdą stronę pod górę i ciężkich pociągów z reguły starają się tam nie trzymać. Także jeżeli w Górze Kalwarii wjedziemy na tor numer 1, to już jesteśmy w domu, że tak powiem. I mamy teraz w dół. W dół do samej Wisły. Już zjeżdżamy do Doliny Wisły. Przy okazji remont jakiegoś wiadukciku. Jak oni tą koparką tu w dół zjechali, to ja nie wiem. Ostrzegawcze to Czechówka Wschodniego. W momencie, gdy zamknęli wschodnią Głowicę i Czechówek stał się postrunkiem od gałęźnym, dawne tarcze ostrzegawcze zostały unieważnione, a semafory, dawne semafory wjazdowe od strony Góry Kalwarii stały się tarczami ostrzegawczymi do Czechówka. Taka ciekawostka. Rzadki widok na polskiej kolei, semafory wjazdowe przerobione na tarcze ostrzegawcze. Ktoś popatrzy z boku, powie pięciokomorowa tarcza ostrzegawcza. Dzielisz, panie maszynisto. Głupoty pan gadasz. No głupoty gadam, no o czym mam gadać? Już co, że krzaki dookoła. Na tej linii kolejowej niestety maszyniści o takich pierdołach myślą. Tu nie ma co oglądać. Jazda jest, jak widać, nudna. Można liczyć wychlapy. Chodziła kiedyś taka pogłoska, że ta linia, te prędkości są tutaj tak małe, że można liczyć podkłady, nie? Idziesz po drabinie, liczysz szczeble. Słuchajcie, to jest
jest linia kolejowa, linia towarowa. Proszę, do góry Kalwary, wjazd na tor numer 1. Wy jeszcze tego nie widzicie, ja już to widzę z daleka, tarcza ostrzegawcza na zielono. Słuchajcie, to jest linia kolejowa typowo towarowa. Także tu nie są wymagane duże prędkości. Pociągi towarowe nie potrzebują dużych prędkości. Pociągi towarowe potrzebują długich torów na stacjach pośrednich. I zjechaliśmy sobie do Doliny Wisły. Prawie, bo jeszcze z góry Kalwarii będzie zjazd. Kilometrów, 18 km do Jaźwin. Ogólnie bardzo fajne tereny, gdyby nie to, że bardzo pomokłe. Przyhamować, ponieważ z górki już zaczynało mi przekraczać prędkość, tak? Zbliżało się do granicy tych 40 na godzinę. Musiałem przyhamować, przyhamowałem, mam niecałe 30 na godzinę, teraz muszę ciągnąć, bo już zaczyna mi się robić pod górkę, prawda? No, nie ma tu tego środka. Gdybym nie hamował, przekroczyłbym. Zahamowałem, ale nie dało się zhamować o 2-3 km na godzinę niestety. Tu też był kiedyś przejazd kolejowy, już go nie ma. Z drugiej strony tyle raz, co przez ten przejazd kolejowy jeździłem, to raz tylko widziałem tutaj człowieka, nawet nie samochód, a człowieka pieszo. Obwodnica góry Kalwarii. Dołem jedzie rowerzysta i pociąg. A po złości z niektórym powiem pociążek. Pociąziunio. Ciuchcia. Góra Kalwaria wita. Bach, bach, bach. Po prawej nastawnia wykonawcza, po lewej przy wyjeździe będzie nastawnia dysponująca. Zwiększa nam się prędkość drogowa do 60 km na godzinę. Cześć. To jest jeszcze ta stara kolej, nie? Dyżurni nie korzystają, nie mają kamer. Także otwieramy okienko i nasłuchujemy, obserwujemy pociąg, czy wszystko z nim w porządku, czy nic się nie dzieje. No proszę.
w górze Kalwarii stoi flirt. I tak, nie ma dojścia, jest dojście na pewno, coś nie jedzie, coś jedzie z przeciwka. Nie mam pilota, bo pan zmienił ten semafor, nie? Na ten pociąg pani nie czeka. Przy okazji pozdrowionka dla pana Pawła, Pawła M. blisko związanego z Górą Kalwarią. Także, proszę państwa, jademy dalej. Musimy sobie tylko w międzyczasie tutaj troszkę zmienić ustawienia jasności monitoru, bo się robi ciemno. Czyli trzeba troszkę te, kurde, monitory przyciemnić. Tylko Paweł paluchem nie trafia. O, i oświetlenie przyrządu włączyć. Także jedziemy dalej, proszę państwa. Muszę będzie odpisać brak oświetlenia manometra cylindrów hamulcowych. Właśnie nie wiem, czy to nie było już odpisywane. Nie, nie było. Na przyjęciu nic nie było powiedziane o tym. Także tak, po lewej dysponująca w Górze Kalwarii, jedziemy dalej. Cześć. Także co, wiosna przyszła, nie? Ostatnio jechałem, było zima zła, teraz mamy wiosnę. Jedziemy z górki na pazurki do Wisły. Tam, 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 teram, tam, tam, teram, tam, tararam. Los Blues Malina. Nie piskaj, Tomuś. To było w pancernych. To mamy kolejne wąskie gardło przez most, do mostu na Wiśle, przez most na Wiśle. Jeden tylko tor. Na szczęście jest to dość krótkie, wąskie gardło. Za mostem mamy posterunek odgałęźny Kępa Gliniecka. Od Kępy Glinieckiej mamy dalej już dwa tory do Osiecka. I na Kępie semafor podany. Tarczę już widzę na zielono. I turlamy się. Nie ma sensu się mocno rozpędzać, ponieważ no, tu mamy 60 na godzinę, ale za mostem prędkość tam maleje do 50 km na godzinę. Prędkość drogowa i rozkładowa. Także nie ma sensu się rozpędzać, a za chwilę hamować. Poza tym tu z górki tak nas samo rozpędzi, nie? To jest linia towarowa, tu żadne osobowe nas nie gania, tu nie ma pośpiechu.
pamiętam, jak ściągałem tutaj na Dragonie po 4200 ton, nie, z Pragi na Odłane objazdem tędy dookoła, bo most gdański był w rozsypce. To nie powiem, bo tutaj z Góry Kalwarii przedostać się do, z Osiecka do Góry, no Skępy Glinieckie do Góry Kalwarii po tą górkę, a później jeszcze w Górze Kalwarii trzeba było zatrzymać, bo pan dyżurny musiał nam dać ostrzeżenia do Odolan. No i z Góry Kalwarii trzeba było się bujnąć tak, żeby wjechać na Czechówek, nie? Jak deszcz padał, to już było wesoło. Oj, było wesoło, wesoło. Już nie wspomnę o marnym napięciu w sieci. Troszkę może rozjaśnimy. Nie, jeszcze nie rozjaśniamy świata. I mamy Wisłę. Panowie policjanci w krzaczorach pilnują. No jest akcja, nie? Po tych, no... miłośnikach kolei, co ich okrzyknięto tymi infiltratorami rosyjskimi, czy jak to tam nazwać, nie wiem. Teraz policja nas pilnuje. Ktoś się kręci z aparatem, to ciach i na komendę, i pałowanie, nie? Troszkę przyhamujemy. Idealne miejsce, żeby się porwać, nie? Jeden to na Wiśle, na moście, bajka. I wjeżdżamy na posterunek od Gałęźny, Kępa Gliniecka. Też swego czasu zamknięty z powodu COVID-a, nie? Pozamykali wszystko, co dało radę, aby tylko COVID, bo COVID, 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 nie? I pociągi stały. Po jednym torem aż do Osiecka się jeździło. Matko święta. Dobrze, gruźlica. Kępa. Standardowo okienko otwarte, w okienku pani dyżurna. Obserwacja pociągu. Szósty wagon od końca tak wali, że w Osiecku już go słyszę pewnie. A cóż, płaskie miejsca na zestawach kołowych wagonów to jest norma. Niestety, to jest norma. Ale jeżeli są w granicach normy, to niczemu nie przeszkadzają. Także Wisła za nami, jedziemy w Dolinie Wisły w tym momencie, tylko z tej doliny trzeba będzie wyjechać, nie? No i przed Osieckiem zacznie się pod górę. Tak jak leciliśmy sobie z Góry Kalwarii z góry, tak do Osiecka będziemy wjeżdżać pod taką samą górę. Dołem Krajowa 50 po raz drugi. Wychlapy. Jakby ktoś pytał, kiedy kap wiózł odcinka z Pilawy do Łukowa, to powiem, że nie, nieprędko. Niestety znajomość szlaku mi tam wyszła. Ostatnio jechałem, znaczy w sumie czy wyszła? W kwietniu tamtego, 1 kwietnia tamtego roku jechałem tym szlakiem. No i powiem wam szczerze, że 1 kwietnia w tym roku mi wychodzi ten szlak, nie? Ale nie ma sensu niestety go utrzymywać, ponieważ nasze pociągi tamtędy praktycznie w ogóle nie jeżdżą. Teraz co, wysyłać lokomotywę luzem, zatrudniać maszynistę, wykupować rozkład jazdy, płacić kasę tylko po to, żeby się przejechał maszynista w tej z powrotem? No nie, to nie.
niestety nieopłacalne jest to, nie? Opłacalne by było to w momencie, gdy jakieś tam pociągi, powiedzmy, mamy w planie uruchomić, mamy tam jeździć, tak? Maszynisty potrzeba, nie? No nie, nie dość, że tam bardzo rzadko jeździmy, to jeszcze od groma maszynistów z innego zakładu ma tam szlak, tak więc to nie ma sensu żadnego. Druga sprawa, tak samo jak z autoryzacjami, tak samo i ze szlakami, no nie ma sensu mi utrzymywać autoryzacji czy szlaków na szlaki, którymi jeżdżę raz na ruski rok. No bo to jest tylko dla mnie problem, tak? Po pierwsze, co roku wraca problem, żeby utrzymać ten szlak, a po drugie, no jak jeździsz gdzieś co tydzień, co dwa tygodnie, szlak znasz perfekcyjnie, tak? Jak jeździsz raz na rok, to niestety ten szlak zapominasz. Jeszcze o tyle dobrze, że ta linia kolejowa z Kierniewiec-Ołków praktycznie nie zmienia się w ogóle. Rok temu wyglądała dokładnie tak samo, jak wygląda teraz, prawda? Ale jak są szlaki, które są w przebudowie, no, można się zdziwić, można się bardzo zdziwić. Miałem taką sytuację, poszedłem sobie na urlop. I w tym czasie, co byłem na urlopie, w stacji Kieliszew przestawili semafor, przesunęli go jakieś 200 metrów wcześniej, nie? Jaki był efekt? Taki, a taki był efekt, że wróciłem po urlopie. Po urlopie przez jakieś 2 tygodnie jeszcze tam wtedy nie jeździłem, czyli minął łącznie miesiąc. Po miesiącu czasu tamtędy dostałem pociąg właśnie w kierunku Białegostoku, pojechałem sobie tamtędy, nie? Tak dojeżdżam do Wiliszewa i po cienku, nie? Po nocy i tak patrzę, coś ten semafor za szybko się zbliża, nie? No, fakt, że się zatrzymałem normalnie przed nim, semafor był na stój, zatrzymałem się przed nim, nie? Ale moje zdziwienie, szok, no 200 metrów wcześniej semafor stoi, a 200 metrów to już jest bardzo dużo, nie? Przepisy w takich przypadkach chronią maszynistę, ponieważ teoretycznie w przypadku zmiany ustawienia semaforów maszynista przez dwa tygodnie od zmiany tego ustawienia musi być informowany o tym fakcie rozkazem pisemnym o. Przecież w moim przypadku minął miesiąc czasu, już nie było takiej potrzeby i akurat tego, co się dowiedziałem parę dni temu, wpis właśnie o tym, rozkaz pisemny, wpis o tym właśnie semaforze, zmianie lokalizacji, umiejscowienia tego semafora, ten wpis właśnie został wycofany, zginął z tych ostrzeżeń, nie? Cóż bywa. Dobra, wy sobie jedźcie. A Pawełek w międzyczasie musi poszukać tabletki na gardło, bo głos tracę. Wiem, że jedną jeszcze gdzieś w torbie miałem. To pytanie, gdzie ona jest? Klucz 13. Boże święty. Same dobrodziejstwa w tej torbie. Co my tu mamy? O, czosnek. Jest i tabletka na bugatę. Gitara. Dobra, chowaj wolniej, nie rozpędzaj się tak. Najpierw kupniemy sobie trochę czosnku w tabletkach. Mamy już gdzieś ten czosnek. Sobie poleciał. Teraz, proszę Państwa, czosnku szukamy na podłodze. Fajnie. To jest kamień, to nie. Dobra, aby go nie rozdeptać, bo będzie waliło w lokomotywie. Także mój zmienniku, jak wejdziesz na lokomotywę, jeżeli będzie capiło czosnkiem, to przepraszam cię najmocniej. Dlaczego czosnek? Ano dlatego czosnek, że mam bardzo niską odporność, muszę witaminki niestety łykać, nie? Niestety dzisiaj zapomniałem wziąć tabletek.
normalnie do tego czosnku jeszcze jest witamina B, witamina C i witamina D. Dzisiaj niestety musi wystarczyć czosnek. I pewne tabletki na ból gardła, o których nie będę mówił, bo zaraz ktoś się przypieprzył o reklamę. Zaczynamy odcinek Podgórkę do Osiecka, tak zwane łosiowisko. Same bagna po lewej, po prawej i masę, naprawdę masę łosi. Damy światełka trochę jaśniej. Łabędzie po prawej tu nastawię, jakieś rzeczka, ruch melioracyjny. Nie, no ogólnie fajnie jest, fajnie. 17.50 o 18.00 w Osiecku, 18.15 Kępa Gliniecka, 30 w Suwczynie, 18.45.50 w Grzebowilku. To już jest elegancko. Słabe napięcie, oj słabe, 30% mocy lokomotywy, 2800 w sieci. Gargo przejedzie Kępę Gliniecką, to może coś tego prądu nam podskoczy. Obecnie się znajdujemy na tym samym odcinku zasilania. Także wiosenny zachód słońca na linii Skierniewice-Łuków. Także licznik na podstacji szaleje. W stanie nadgonić rozkład jazdy. Jest też, ponieważ w Tłuszczu powinniśmy być na godzinę, o panie, w żadnym wypadku 14 coś, dobra.
cause there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Dobra, sorry, ale miałem po prostu telefon pilny, telefon z domu o stanie zdrowia mojego dziecka, tak więc przepraszam, ale musiał odebrać się. I chuj napięcie wywaliło. CTL zaczął ruszać i nie starczyło napięcia dla nas. Silnik tam nie ciągnie. Zabezpieczenie, alarm, falownik. Super. Resetujemy falowniki. Pięknie, mamy pod górę. Ostro pod górę, wywaliło na chwilę napięcie. Napięcie wróciło, zamknąłem szybki, nie mam jednego silnika trakcyjnego. Resetuj się, cholero, szybciej. Dobra, jeszcze musi nam się zaświecić jedna rzecz. Jest przetwornica 3x400. Dalej, jeden falownik nie działa. Super! Nie mamy jednego silnika trakcyjnego. Dwa pozostałe pracują z połową mocy. Jest, zaskoczył. Mamy wszystkie, dobra. Teraz ciśniemy pod górę. No nie może być za wesoło, prawda? Thank you.
prawej miejsce katastrofy kolejowej w Osiecku. Tu, gdzie się zderzyła jednostka z dwoma z pociągiem towarowym prowadzonym dwoma składakami. Obyski to na gorszą masę nie mogła trafić. Także widzicie, trafił się drugi pociąg z przeciwka prądu, zabrakło dla dwóch. Przy czym on był lekki z górki, ja jestem ciężki pod górkę, tak więc no niestety, ja ciągnąć musiałem. On też musiał, bo musiał ruszyć z tego Osiecka, nie? Także gdyby to były dwa ciężkie pociągi, to któryś by nie pojechał. Jeszcze tylko na linii numer 13 trafić przebieg pomiędzy jakimiś osobowymi pośpiechami i będzie elegancko. Ładnie szlak tłucznie wysypany, nie? Wjazd do Jaźwin mam podany na łącznicę. Przy czym na razie tylko wjazd,
ale na linii numer 13 wjazdu jeszcze nie mam podanego. Pychla. Słuchajcie, sobie dzisiejszą wycieczkę zakończymy. Sporo materiału dzisiaj udało się nagrać. Mam nadzieję, że jakość tego materiału będzie na tyle zadowalająca, że na YouTube to wskoczy. Linii numer 13 nie będę wam nagrywał, ponieważ raz, że się robi ciemno, zrobiło się już ciemno, a dwa, że po 13 tak już tyle razy jechałem, że nie ma sensu kolejnego urywka wam pokazywać. Przystanek osobowy Jaźwiny. Mamy pod górkę, prędkość sama nam spadnie. Teraz tak, wjeżdżamy na posterunek od gałęźny Jaźwiny, posterunek sterujący także żołnierką, czyli posterunkiem od gałęźny na linii numer 13. Prosto linia kolejowa, dalej 12 w kierunku Pilawy, za łukiem zaraz będzie Pilawa, natomiast my będziemy za sekundę odbijać w lewo na łącznicę w kierunku linii numer 13, w kierunku dawnego posterunku odgałęźnego żołnierka. Dzień dobry pani. Prosto, Pilawa, lewo, kierunek Tłuszcz. A górą linia numer 7 z Warszawy Wschodniej. Dobra, sorry, pierdzielo, oszczędzam głos. 414-002 do Jaźwin. 414-002, słucha? No pośpieszmy od Sowczyna do Pilawy, najpierw pojedzie. Dobra, bez wyjazdu, dziękuję. Także stoimy na wyjeździe, najpierw pośpieszny od Sowczyna do Pilawy, przyleci pośpiech i grzejemy. Także tak, dzięki i do następnego, trzymajcie się, najlepszego, hej!